głębi duszy myślę, że to życie moje się zmieni. Jakie ty masz oczekiwania względem tych 5 dni? 3 mężczyzn, po 7 latach żadnego mężczyzny na chacie, to już jest dla mnie problem, wyzwanie, nie? Takie otworzenie się na tych mężczyzn. No, po tych randkach byłam zafascynowana Markiem. Przeanalizowałam to, co usłyszałam od danych mężczyzn. Bardziej interesuje mnie Stanisław. Stasiu jest właśnie tym uczuciem i tą skałą, opoką, na której można by coś fajnego zbudować. Jadę do Eli z nadzieją, że być może będę tym pierwszym. No jeżeli by się ułożyło między nami, nic nie stałoby na przeszkodzie, jeżeli by nawet miało dojść do ślubu. Marek z kolei zapełnia tą twoją drugą stronę, którą masz. No, szalonej Eli. No tak. Ja nie należę do ludzi zamożnych, którzy byliby w stanie obsypać ją nie wiadomo jakimi podarkami. Moim podarkiem dla niej mogłoby być to, czego ona oczekuje. Może się mylę, ale chyba wiem, czego ona chce. I jest w tym wszystkim nasz trzeci kandydat, Rysiu. Artystyczna dusza. Tak troszeczkę... go czujesz? Tak, pamiętniki pisze, no tak. Śpiewa, mówi. Dzięki Eli, no, znowu żyję, można powiedzieć, że ktoś człowieka docenił, że kobiecie się podobam. Masz jednego faworyta, drugi gdzieś tam plasuje. Drugi też jest taki, można jest, powiedzieć, trochę może są... troszeczkę wyżej jest tak. Stasiu, ale zobaczymy. Od Marka, no i jest Rysiu, który krąży gdzieś na orbicie. No, się też najśmieszniej by było się okazało, że na przykład Rysiu, bo Rysiu, oprócz rokadylowej duszy, może się okazać jeszcze super mężczyzną. No.